Okej, moi drodzy, gramy z widzem teraz o co? O złote kierpce. Nie no, 80 golda, bo mamy zadanie. Ja mam i on ma. Ale czy to zadanie trzeba wykonać dwukrotnie? Raz on, raz ja? Chyba tak. No to będziemy mieli 160 golda. Bonkol skamer. Ja jestem skamerem, dokładnie. Będę skamował gościa. A jaki jest plan na dzisiaj? Zaraz ustalimy. Czy wy już macie ferie? Bo coś więcej osób o tak wczesnej porze się pojawiło od razu. Chyba, że ta drama przyciągnęła was, co? O, pomylił się gościu. Efekty uboczne? No i broń założy? Czy nie założy broni? A jakby tak tej broni nie miał, ale by było fajnie. Mnie przyciągnęła drama. A, no to dobra. Jak ciebie drama przyciągnęła, no to spoko. Sesja jest, tak? No dobra, mam ferie, pozdro lubelskie, pozdro, pozdro. Popołudnie w pracy. Drama, Bonkol Król TVN-u. No, ale nagrałem wczoraj filmik o tym. To była masakra w ogóle wczoraj, wam powiem. Na tym Facebooku, no mi się wydaje, że to jest masakra. Dobrze, dobrze. Co byśmy zagrali? No zagrajmy to. Kto ma zadanie pisać na PW? No, snajper. Mam nadzieję, że ktoś się zgłosi. Co tam, ziomeczku, będziesz działał? Niestety słaba sprawa trochę. Słaba sprawa, powiem wam. Bo co ja mam teraz zrobić? To zagrać? Nie no, to jest dobre, jakby wilki przyszły. Słaba sprawa. Co z tą grą, co wczoraj dodałem na Facebooku post? Conan Exiles, ale to jeszcze tego nie ma. To pod koniec miesiąca ma wyjść. Czyli już niebawem. Wyparcie o Nobles. No nie, no lipa, no. Lipa totalna, wam powiem. Lipton totalny. Niestety, Reno, jakbym dostał Reno, to bym jeszcze mógł wierzyć w to, że jeszcze to przeżyje. Ale on ma na pewno lawa. Więc to mój ketun jest zbyt mały, żeby teraz jakoś tak tutaj walczyć. Dobra, top deck. Niestety. No niestety, no niestety. Dobra, musimy liczyć na to, że jeszcze mnie nie zabije i że może przyjdzie Reno. Siemaneczko Norbert, nie zrobiłeś planu dnia. Wiem o tym, Norbert, ty strasznie nad tym czuwasz, pilnujesz tego. Shadow Flame. Kupujesz czy sprzedajesz? No, raczej w dupkę.
Gigi. A może nie trafi, może w talię trafi. Uważajcie lepiej. No okej. Dobra, jest 80 golda, słuchajcie. I teraz musimy tak zrobić, że ja tego Toadima standardowo... Czekajcie, jak się mu wyzwanie rzuca? Ale czekajcie, bo ja mam zadanie. Mam to zadanie, nie? Ja muszę chyba wejść wpierw... Ale nie wyświetla się. Wyświetliło mu się, że walczymy o hajs? Nie wiem, może mu się wyświetliło, może mu się nie wyświetliło. Witam szanownego streamera, jak mija poranek? Dziękuję, Juliuszu, całkiem spoko. Mediv kontra Terande! No będziemy mieli hajsy na dwie areny dzisiaj. To mi się podoba. Dociąg karty, sekret jest ważny. Chyba zagrajmy. Zostawmy tak. Monkol, a ty tylko o pieniądzach. No, dokładnie. Siema, drobiowy. Trzeba mu usunąć. No nie jestem fanem usuwania Frostboltem, bo Frostbolt jest fajną kartą, ale 1-3, no. Mógł się potem zbufować, mógł potem dobierać karty i tak dalej, i tak dalej. No wiadomo, Dragon. Okej. Okay. Moi drodzy. Zagrajmy sekret. Graj, ziomek. Wystawić pewnie smoczka za jeden. To będzie bardzo paskudne zagranie. A, jednak historyczkę. Jednak historyczkę wrzucił. Nie traduje, no proszę. No proszę, no proszę. To jest za dwa. Raczej słaby. Musiałbym tak usunąć. I bijemy. Startujesz w konkursie na Ferrari wojewódzkiego? To jest Lamborghini, bo już wczoraj mnie opieprzyli, że ja mówię, że to jest Ferrari. Siema, witam wszystkich. Siema, Szymik. Babylon Book. Arcane Explosion. Dobra, zostawiamy to. Zobaczymy, co się wydarzy. Dobra, zagrajmy teraz coś takiego. Mogę zagrać śmiało to. Mogę zagrać śmiało to. Mogę zagrać to. I tutaj sobie zagrajmy. Słyszałeś, że na YouTube jeden kanał z Pokemonami się rozpada? Nie podam nazwy. Ale myśmy już wszystko dzisiaj skontrolowali. Myśmy już wszystko dzisiaj, moi drodzy, ogarnęli. On za 6 będzie, uwaga. O, fajna szóstka. Nie mów, że drugi raz to samo zrobisz. Kpisz ze mnie? Nie. Nie mamy sekretu.
Zobaczmy. Siemaneczko. Krokus, siema, siema. Siema, bo się nie ma. Sekret by się przydał, wiecie? By się przydał sekret. Okej. Wiem, że przeczytałeś te... Czekajcie, wiem, że przeczytałeś te parówy, ale o czym ty mówisz? O jakich parówach? Do mnie? Siema, siwy. No, nic tutaj nie ugram. Chociaż... Jestem z konfraterem! Przepraszam, ale palisz się. Dobra, jakiegoś mocarza niech wystawi teraz. Dawaj mocarza. A jolo. Ja i tak już nie wygram, więc muszę tak zrobić. Nie, słowo cienia śmierci. Siedem i pół sekundy tury. Siema Sakibini, dzień dobry. Co on zrobi? Ukradnie dwie karty, a plugawiciel dwa razy jest lethal. No dobrze. No i ładnie. Proszę bardzo. No i teraz jest, moi drodzy, wyjaśniona sprawa. Dostaliśmy golda. I mamy 290 golda. 15 kart z przeciążeniem, 20 więcej. To z przeciążeniem to wyrzucę. Druidem lub łowcą mamy zagrać. Dobra. Wybierzmy sobie arenowe coś. Czekajcie chwileczkę. Dobra. Kogo ja mam wziąć? Druidem lub łowcą. No to paladyna biorę. Szaman na murloki, raczej nie. Wziąłbym paladyna. Guldanem ciężko. Dobra, słuchajcie, jest taka sytuacja. Otrzymuję szarżę, jak wrogi ma prowokację. Mamy oprycha i cesarska kobra. Kurde, każda z tych kart jakaś jest spoko. Ta może być tańsza i może kosztować 3 many. Statystyki 4 ataku są super. Tutaj jest fajnie, bo mamy szarżę, niezależnie jaki tam to będzie. No i jest kobra, no. Nie wystarcza... What the fuck? Readek, co ty gadasz za głupoty? Bonkol rozpętał burzę swoim komentarzem. Ja muszę zobaczyć tam na YouTubie, czy jest ten... Czy jest ten komentarz taki mocny? Czekajcie, muszę napisać.
This stream. Czekajcie. Cześć, witajcie. Napisałem. Dobra, gościu do bagażnika, koniec śmieszków. No dobra, no to chcą mnie do bagażnika wrzucić. Dobra. Dobra, moi drodzy, co ja wezmę? Słuchajcie, wezmę sobie z tych wszystkich kart, biorę tego kolczastego, bo ma szarżę od razu. Tani drań, dodaj monetę do twojej ręki za każdym razem, gdy twój przeciwnik rzuci zaklęcie. No raczej nie, ulubienie z tłumu z okrzykami bojowymi by był spoko. Mechano wzmacniano tutaj zdecydowanie. Będziemy mieli raczej dużą ilość stronników. Widmowy rycerz jest bardzo fajną kartą. Natomiast chyba wezmę Akwoblina, bo... No... Piątka, dobra, wezmę Akwoblina, chcę mieć trochę szybsze, chcę zrobić tempo. Tutaj bierzemy trójeczkę, oczywiście. Inżynierka raczej odpada, słaba karta, tańczące miecze jest całkiem spoko. Dodatkowo jeszcze srebryt, to jest karta must have. Kramarz bierzemy, bo to jest bufowanie stronników, jest naprawdę, naprawdę dobre. Weźmiemy sobie teraz tak, szlachetne poświęcenie. Weźmiemy sobie szlachetne poświęcenie, nie. Templariusz, gdybym miał smoka. Idziarski gorzelnik. Wiecie co? Wiecie co? Dobra. Wezmę jednak sekret. Weźmiemy sobie Murloka, bo jest bardzo fajny. Tutaj zdecydowanie technika weźmiemy. Poszedłbym w... Promotorka walk jest spoko, ale gdzie ja taką kreaturę dostanę? Musiałbym zbufować. Jeździec Kodo. Jeździec Kodo. Straż obywatelska czy broń? No raczej zdecydowanie tutaj straż obywatelska. Szybki szmugiel, żeby zbufować rękę. Kurde, nie wiem. To jest strata jednej karty, ale zbufowanie wielu kart. Raczej champion. Raczej champion będzie. Święta próba, no nie idziemy tą drogą. Tutaj piąteczka, jeżeli mam wziąć to bądź to, to wolę sowę. Tutaj weźmiemy kolejnego podbufowanie. Weźmiemy sobie, żeby było szybko, to weźmiemy tą dwójkę. Pieczęć światłości jest spoko, bo mogę tradeować. Weźmy sobie jeszcze raz czempiona. Equality oczywiście, może jakaś konsekracja się trafi. Będziemy raczej zabijać dużo stronników, to weźmiemy tą trójkę. Tu weźmiemy sobie buffa. Tu weźmiemy sobie jeszcze raz kramarza. Czwóreczka, dwójka, dwójka, czwóreczka. Jeszcze raz kramarza, czy bierzemy szmuglerkę z gadżetonu? No tych kramarzy chyba za dużo. Weźmiemy szmuglerkę. To jest jako kreatura. Szóstka jest spoko tauntem. Konsekracja bardzo ładnie się zgrywa. Piątka daje nam kreatury, pomylony chemik, pomylonego chemika weźmiemy, weźmiemy sobie taunta fajnego i ostatnią kartą jest podaj płetwę, którego nie używamy, nauczycielkę weźmiemy, no, taki kurde szybki deck. Gargamel to jest ten, co chciał smurfy zjeść, tak moi drodzy, to jest zdecydowanie. Gargamel to jest ten od smurfów. Coś się lanie. Mój młot płonie świętym ogniem. Dobra. Szybki deck, szybka arenka, no. Może być tak. Szybki dek, szybka ręka. No, starcik wam powiem taki gruby. Czy nagrywasz na YouTube'a? Ale co nagrywam? Nie, no to na archiwum leci. Żmij żmijowy, patrzcie. Żmij żmijowy. Kurde. Dobra, ja nie muszę tutaj jakoś się śpieszyć strasznie. Poczekajmy. Może będzie tylko pingował. Albo dorzuci coś do stołu.
O, proszę bardzo, jaki sprytny. No i w twarz walnij, nie? No. O ja, kramarza w kramarza mógłbym rzucić. No to lecisz. Ruki ma teraz... kreuje się na typa z depresją. Co ty mówisz? Czemu się kreuje na typa z depresją? Czekaj, a jak... A on ma w ogóle... On ma w ogóle swój fanpage na Facebooku? No ma jakiś. No dobra. Weźmiemy sobie, założymy broń. Zrobimy takiego trade'a, zrobimy takiego trade'a. Na razie jest ok. Będziemy buffować mocno. Wejdź w komentarz pod ostatnim filmem. To zaraz wejdziemy. Ruki. Joshua Oldiska. Zaraz to zobaczymy. Jo, siemano ludziska. Tyle możliwości. Piąteczka, piąteczka. Ajajajajaj. A może zrobić tak? No wiesz, wypadki się zdarzają! No wiesz, wypadki się zdarzają! Dobra, trzeba wejść do gry po prostu. Przepraszam, popełniłem błąd, który każdy w życiu popełnia. Najważniejsze to, żeby coś tam uczyć się na błędach. Już przeprosiłem Freeza koleżankę, przepraszam was za słabość. Bla bla bla, niestety mam swoje minusy, nie potrafię przestać tworząc kanał, nie chciałem olewać widzów, chciałem odpisywać na te przychylne komentarze, ale i negatywne. Zacząłem poświęcać temu coraz więcej czasu, sumienie nie pozwalało mi olewać. Chciałem dobrze, ale jednak nie da się odpisywać. Co on dupczy o jakichś komentarzach? Że nie odpisuje na komentarze. No kuźwa, ja nie odpisuję w ogóle, ale czytam wszystkie. Proszę, nie wyzywajcie mnie, nie róbcie tego, nie popełniajcie tego błędu co ja, proszę. Dobra. Coś ktoś chce jeszcze powiedzieć na ten temat? Teraz filmik przeprosinowy trzeba zrobić. Siema, witam Jasiu. Super, Janusz.
Dobra, on musiał spingować, musiał użyć tego. No dobra, upiornego pajęczaka sobie zagra. No dobra. Ukryjmy wariata. Jedziemy w twarz. Nie wiem, kapitan Dolan. Znaczy widziałem. Znaczy, bo się znają, nie? Kapitan Dolan, bo oni się znają. I jest taka sytuacja, jeżeli ktoś coś robi na tyle złego, że to dotyczy już większą ilość tam youtuberów, no to wtedy się wypowiadają. No. Za ile te słuchawki kupiłeś? Ja ich nie kupiłem. Otrzymałem je od firmy Ozon Gaming w ramach testowania. Nagrałem unboxing na YouTube'a, pokazałem te słuchawki, jak działają. Jestem bardzo zadowolony. Szczerze mówiąc, nie wiem, ile one kosztują. One są pewnie 400 kosztują czy coś. Ale bardzo wygodne są i ładne są. Tyle. Nikt mi za to nie płacił, że tak mam powiedzieć. Po prostu tak jest. Ja Ozon to Seto załatwił. Nie no, ja z Ozon Gaming też tam... Znaczy Seto tam mocniej współpracuje chyba z Ozon Gaming. Normalnie na jakichś grach? No na tych. Na tych, to są moje normalne słuchawki teraz. Od 2 miesięcy. Czekajcie, coś się nie tak dzieje, bo one nie mrugają w ogóle. One powinny mrygać. Zmienię kolor na zielony. Są zielone teraz? Dobra, zmienimy sobie na niebieski może, o. Co on zrobił? Kurde, jakie gówno. Tyle możliwości. Tego się nie traduje, tu się bije w twarz chyba, co? Wybij na drugą nóżkę! Czekam na rozkaz. Do walki! Jak się wczoraj grało w nocy w H1? Fajnie się grało wczoraj w nocy w H1. Fajnie się w tej ekipie grało, nie? W piąteczkę, elegancko. Z Kycem, z Łosiem, z Seto, z Niklausem. Dun, turu, tu, tu. Tu, tu, turu, tu, tu. No i co ty, ziomeczku, mi chcesz wystawić na stół? Ziomek. Oj. Moja magia rozerwie cię na skrzępy. No chyba nie. Dawaj do Bez Soshobo. No tak, Soshobo to już nie jest streamer. Soshobo to już jest taki, wiecie, to już jest poważny... Soshobo to jest poważny człowiek na poważnym stanowisku. To już nie jest jakiś tam gimnazjalista streamujący jak Bonkol, nie? Co tu robić?
może dać. Mroczne wilki są gotowe. No, powiem wam, że dupa. Powiem wam, że dupa. Jaka ranga? Wiesz co, w tym momencie gram arenę. Jak gram areny, to pytają mnie o rangę. A jak gram rankedy, to mówią kiedy arena. I ile najwięcej miałem wygranych na arenie. Ranga nie wiem, 10 chyba. No patrzcie, jakie on ma karty, to jest imperator, kurde. Imperator. Halo. On miał lital przecież. Wystarczyło spingować. No ale co, ja mu się będę wpieprzał. O co chodzi z Rukim? O co ma chodzić z Rukim? No i o nic nie chodzi, no. No chłopak się zagubił w YouTubie. Tak sobie myślę... Escape i poddaj się, stary! Ale ten gościu zmisował lital, może jeszcze będzie się trade'ował, nie wiadomo. Kiedy wbijesz lepszą rangę na arenie, lul? Czy wy widzicie, co ten człowiek wyczynia? Ja myślałem, że to jest żart w poprzedniej turze, nie? A tu się okazuje, że gościu idzie dalej w to, Ja nie wiem. Ja nie wiem po prostu, no. Gacyndo! Dzięki Gacyndo za suba. Dzięki, witam. I to jest 98 sub chyba. Witam cię w gronie subskrybentów. Jeszcze 2 suby do 100 i robimy jakieś dzikie rzeczy. Oh yeah. Oh yeah. To był BM? Nie, mi się wydaje, że to nie był BM. Nie grałem w Paragona. A się przymierzałem dłuższy czas. No to się przymierzyłeś dobrze. Liadrin kontra Anduin. Światłość zapewni nam zwycięstwo. Mój młot płonie świętym ogniem. Dzikie uprawianie? Nie, nie, takich rzeczy to nie. Halo, co się dzieje? Czy chcesz może zamieszkać w galerii? Nie, już jest, słuchajcie, już są tacy, którzy mieszkają w galerii. Nie będę im zajmował miejsca mieszkania. Gościu słaby start chyba ma. Dobra. Chciałem rzucić tego kramarza, ale... Czas na
Wow! Kawecki 380 bitsów! Czemu? Z jakim kątem się żegnamy? Kawecki, co się dzieje? Halo? Halo, Kawecki? Ty mi lepiej powiedz, co się dzieje? Jakie pożegnanie z kątem? Co ty czynisz, ty? Tyle możliwości. Płoń! W galerii katowickiej mieszkają silnicy, co ty gady. Wow, to jest dobre teraz. Okej. Nie wiem, czy go tradeować. Straduję go, dobra. Dobra, moi drodzy, jedziemy. On mi 4-4, jestem ciekaw, czy mi może coś zrobić złego. Come on. Powiedz mi, czemu tak jest, jak dostaniesz 300 biców, to się cieszysz jak dziecko, a jak dostaniesz 10 zł w donacie, to tylko dzięki za dyszkę. Nie wiem. Stary, a ty myślisz, że ja jakoś się przygotowuję do tego? No raczej nie. No jest! Wypadki się zdarzają! Czas rozlać juchę! Patrzcie, co się wydarzy. Bufujemy, kurde! Czy 100 biców to 1 dolar? Tak. Oj, czuję dobre wykorzystanie pomylonego chemika, moi drodzy. Padnij! Przepyszny sok z żuka! Dobra. Biksu tam był, no. Jesteś moim ulubionym youtuberem. No to ja cię pozdrawiam, bardzo mi miło. Nie zapomniał na piwku dla Taurela. Oj, Przemek jeszcze raz. Moi drodzy, Przemek. Przemek Przemysław. Dobra, i teraz jest mega. Słuchajcie, teraz musimy to rzucić i zobaczymy, co się wydarzy. Uwaga! Go! Dostałem. Tak jest. Ej, moi drodzy, ja miałem dzisiaj tak, bo wiecie, skurcze są okropne, wiem, że magnezu potrzeba i tak dalej, ale dzisiaj się przebudziłem o 6 i tak mnie w łydce skurcz wziął, jak wiecie, to nie jest pierwszy raz, nie, to już często, ale tak, ładnie, aż zacząłem w łóżku się tak po prostu tarzać z bólu, zaciskałem, kurde, normalnie poduszkę w zębach, bo nie umiałem po prostu, no tak mnie łydka napierdzielała przez 2 minuty, że jak mnie to puściło potem, to od razu poszedłem spać, bo się tak wymęczyłem i mnie teraz cały dzień pewnie będzie bolało. Wiecie, o co chodzi, mam cały czas te mięśnie takie tutaj mam, kurde, napięte. Nie wiem, da się coś zrobić z tym? Może jakoś rozciągnąć muszę, chyba, że to tak, nie wiem. Trzeba masować, a to okład z młodych piersi. Skurcze to oznaka starości. O nie, Malkezar. No my zagramy z tabytą. Czekam na rozkaz. Co? Igłą sobie łydkę, pokój, jak cię złapię? Co ty, kurde?
Jak igłą mam sobie pokłuć łydkę, co ty... To pod amputację już będzie podchodziło. Powiem wam, że trochę lipa. Jak dwóch stronników dostanie buffa plus dwa, będzie tragedia. Kurde, i ma teraz dwie mocne karty, których nie wiem jak przeskoczę. Jak naprężysz mięsień, w którym cię złapał Skurcz, ustanie, to będzie twardy mięsień. Nie wiem. Aha! Wolę Skurcz łydki od barku. O, oh, fuck. Próbka to war. Działa tylko na prostego. Czekam na rozkaz. Kując igłą zmniejszasz napięcie mięśniowe. Coś jak uziemienie, rozładowanie ładunku. Ale to chyba tak ty, jak nakłuwać? To mam chyba tylko tak... dotykać skóry czy co? Bo, stary, ja takie rzeczy nie będę robił sobie. Boję, się zawsze boję, że gdzieś tam dziubnę czy coś. Nie będę takich... Jakoś nigdy w życiu mi lekarz nie powiedział, że mam tak zrobić. No balls. Musisz polać wrzątkiem. Włóż widelec do kontaktu. Przebina wylot, wtedy przestanie. Muszę na rękach chodzić, bo mnie noga boli. Dokładnie. Kuźwa, 4-5. Wow! Serio wziąłeś tego, żeby podwajać agonię? Ale jak ty to chcesz zrobić w ogóle, powiedz? No to jest problem. Jakoś tak zrobię. Kup masażer turystyczny. O, masażer turystyczny to tak. To doskonale wiem, o co chodzi. Jeszcze taki z czasów, wiecie, PRL-u, co? Masażer turystyczny. Masażer turystyczny. Czekajcie chwilkę. Jak to zrobić? 5-5. Dobra, tak. Graj. Seksmasterka ci pomoże. Serio? Fuj.
walni się w palec, a potem ból z łydki przejdzie na palec. No właśnie, jak zrobić, żeby już nie bolała głowa, walnąć się na przykład w nogę, to wtedy już ból głowy nie będzie taki straszny, nie? To może wycofujemy. Snake'i. No szkoda, że nie mogę rzucić teraz technika. Dobra, lecisz. Stań na nodze, na której masz skurcz. Stary, nie, bo jeszcze dostanę. Jeszcze się przewrócę, zrobię sobie krzywdę. Bez sensu. Bez sera. Bez sensu. Wow, ale on combo robi. Bom. Co dalej, ziom? Co tam dalej byś chciał, powiedz mi? Co byś chciał tam ustalić? Jakie są ustalenia, ziom? Trady są. Poczyniane są trady w tym momencie. Czynione trady. No nic, no Litala nie mamy. No ale dostał taką bestię fajną. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. No i siema. Czy to ten przystojny i przyjazny dla widowni streamer? Tak, to ja jestem. Dobrze trafiłeś. Witam wszystkich, to ja. Okrzyk bojowy. Ja pierdziele. No gościu pecha miał, no. Ta świnka idzie na targ. Gdzie muzyka gra, kurde, u sąsiada? Czekajcie. Liadrin kontra Mediv. Rozpocznij tę grę. Mój młot płonie świętym ogniem. Dzisiaj jest 23.01.2017. Ta. No dobra. Ta świnka idzie na targ. Będzie Warcraftik? Będzie Warcraftik, bo kurde, dzisiaj, mój drogi kolego, rozpoczynamy. Znaczy, już rozpoczęliśmy tą kampanię. Kampanię orków, ale musimy to zmienić. Musimy zgrać na niższym poziomie trudności, wiecie? Bo. Nie chcę się denerwować, powtarzać tych misji kilka razy. To się będzie lepiej oglądało, jak ja to będę za pierwszym razem przechodził. To daje naprawdę, to jest wielka różnica. Graj. Trzeba bronić bestii Kodo. Rozgrzewka arenowa. Dobry wariat z niego. Ale to chytre, nie? Tutaj sobie zmroził, tutaj sobie chce na pingi zostawić. Ależ proszę, jeszcze jak? Jak najbardziej. Tylko ja chyba muszę to wytradować, bo w innym wypadku to będzie dupa. Nauczycielkę mogę wyrzucić, on będzie musiał w nią zaatakować. Tego czy cztery, dobra, nie.
Idziemy w twarz. Czy 4, czy 5. O, do pracy magisterskiej musi się zabrać, to spoko. No ale tu zrobił. Nieprzemyślany ruch. To musi 3-4 teraz. A nie, źle wytradował, no dobra. To jak tak wytradowałeś, to jak najbardziej. Dobra, jestem rundę do przodu. W następnej turze możemy dać tego, możemy dać tego, możemy dać tego. Może tamta damy sobie, żeby on już tutaj stał. Pomyślimy, czekajcie. Zobaczymy, może jeszcze coś ciekawego wleci. No to raczej bym w to poszedł. Drugi raz Yeti. O, jest siódma tura, ja liczę się oczywiście z Flamestrike'iem. No nie jestem w stanie się uchronić przed nim. Z drugiej strony też nie mogę zostawić sobie tury. Mogłem rzucić szóstkę, czyli drzewo. Jeżeli tak bym na 100% wiedział, że ten Flamestrike będzie. No tutaj jest Arcane Intellect w celu dobrania kart. Zubot, bardzo dobry znak. Znak, że nie ma tych kart. Myślę, że spokojnie możemy sobie zagrać. Myślę, że spokojnie możemy sobie to zagrać teraz. Będziemy buffować 4 kreatury. To jest całkiem spoko. Siemanko, Relaymo. Widziałeś, na Facebooku można od wojewódzkiego wygrać Ferrari. No co ty nie powiesz? Ja już jedno mam. Ja już jedno mam odłożone Lamborghini. Czekam na rozgarkę. No nie, wypadki się zdarzają. Graj. Czekaj, czy będzie miał drugi Flame Strike? Nie no, jeden Flame Strike miał, no bez przesady, no dwóch chyba nie ma w deku. Większe tajemne pociski, okej. Może być. Nie ma tragedii. Całą turę musiał zużyć na to. Lecimy. To nie jest przypadkiem fejkowe konto wojewódzkiego? No oczywiście, że jest fejkowe konto. No ja nagrałem filmik o tym na YouTubie, że no po prostu to jest niemożliwe, jak ludzie po prostu się nabierają i że w to wierzą. No, to jest tragedia. Dobra. Co robimy? Może być Lital. No i jest Lital. Dobre zagranie. Niedawny przeciwnik chce zostać twoim znajomym. Gladier, ale w jakim celu? Bo cię pokonałem na arenie? Ale mnie ta łydka boli. To jest tak, jakby mnie ktoś ugryzł, kurde. Wiecie, jak gryzie źrebak? Święty ogień, to ja zjadam na śniadanie. No dobra, święty ogień. Tak samo jak z tym Lotto się nabierali, ale z jakim Lotto się nabierali?
Że to jest prawdziwe losowanie? A ci tylko tak głowami kiwali? Wow, serio? Już zrobiłeś buffa? Spokojnie, Wojtlos. Będą inne. Oh fuck, barmanek. To mi się bardzo nie podoba. Tu mi się tanie, nie wiem jak wytradować. No nic, jedziemy. Bonkol, jesteś moim fanem. Zaraz. Coś dziwnie napisałeś, bo ja nie jestem twoim fanem. Co najwyżej ty możesz być moim fanem. Bo to działa... Złych słów użyłeś. Chociaż mogę być twoim fanem, no jak ci to... Okej. To ja jestem twoim fanem, okej. No dobra. Może zrobić. No nie wiem, tak zrobimy. To jest paskudne, że to jajko się rozbije, wiecie? Jest na pewno. Moko jest na pewno moim fanem. O, ta, na pewno, no. No wiadomo. Yes, of course. Ja natuliś. Dobra, chyba przegraliśmy. Raczej w dupę. Gdzie nie spojrzę na YouTube, to są same filmiki o dramach. Ale słuchajcie, jaki macie elegancki początek roku. A, w ogóle Ucho Prezesa, czwarty odcinek wyszedł. Jak ktoś nie wie. Ucho Prezesa, czwarty odcinek, już widziałem go. Dzisiaj przed streamem sobie zobaczyłem. Ale dupa. Nie, ja to przegrałem już. Tutaj nie mam szans. Niestety. To jest... Ucho Bonkola, tak. No jestem prezesem. Czekajcie chwileczkę, ja muszę tu... Oh, fucking shit. No dobra. To musimy strajdować. Niech jest 8-8 na stole. Drama. A czy Api News już napisało coś o dramie? Czy Api News napisało o dramie? Nie. Tyle możliwości. Czekajcie chwileczkę. Stratholm zostanie oczyszczony. Co cię nie wizgnie, to cię wizgnie. No nie ma no. No słuchajcie, jeżeli w portalach nie piszą o dramie, to znaczy, że ich nie ma no. Co cię żgnie, to cię żgnie. Jeszcze żyjemy chyba, co? Będziemy mieli 3 HP. Okej. Będziemy żyć, moi drodzy, 3 HP. O nie, nie żyjemy. O nie. Co on zrobił w tym momencie? Aha, on i tak ma lethal.
czy jakiś przyjmujesz challenge z pompeczkami? Czekajcie, muszę zobaczyć tego vloga pana Remigiusza Pompiarza. Czekajcie, muszę zobaczyć. Hej, hej. Witam was bardzo serdecznie w ten mroźny poranek. Zakładam, że jest mroźny, bo przecież zima do diabła ciężkiego. Wypadałoby, żeby był mroźny, chociaż wszystkim, którzy muszą drapać samochód. Dobra, przyznam się, nie będę całego vloga oglądał, bo to nie miejsce na to, ale coś z pompeczką muszę zobaczyć. O co chodzi? Powiem ci, dobra? Jak będę gotowy? Chciałem wam też coś pokazać i udowodnić, że niewielkim wysiłkiem można osiągnąć niezłe postępy. Dzisiaj postanowiłem zacząć to robić. Wybrałem pompki. Pompki są bardzo ciekawym ćwiczeniem. Bardzo dużo mięśni wykorzystują. I pomyślałem sobie, cholera, po 10 latach obijania się z kilkoma wizytami na siłowni, które nie do końca mi się... Kiedyś zostanę prawdziwym rycerzem. Więc zaraz zobaczymy. Czekajcie, bo to trzeba zobaczyć. Tą pompeczkę trzeba zobaczyć, słuchajcie. Co? No, o. Czekajcie, zrobię ruch i już... Dobra. A dwie pompki! Uwaga, oj, ta dupka tak wysoko. Dawaj! O kurde! Trzy, cztery. Wiem, że teraz się znajdą pewnie... Ej, dobra, powiem tak, schodzę do komentarzy. Tam pewnie specjaliści powiedzą, że źle robił pompki. Tyle możliwości. Źle robisz pompki, cała klata do przodu. Ja pierdzielę, no nie wierzę, nie? Czemu ludzie są tacy popieprzeni? No, kurde, Rok robi sobie pompki, a ci się podniecają, bo coś tam, kurde, klatą nie dotknął tego. No ja pierdzielę. Krzywo ręce, wszystko krzywo, no. Niech sobie robi pompki, no. No. Kurde, dużo pompeczek zrobił, patrzcie. 20 pompeczek zrobił. Czekajcie, czy to będzie jakiś morał z tego wynikał? Prawdę powiedziawszy, ja też się nie spodziewałem. Trochę jestem z siebie dumny. Wiecie, jest 12 i że... Więcej. Kurwa, minuty. O. Ale on coś kogoś wyzywa tu do challenge'u? Jarokowej ekipy we Wrocławiu. Na sushi jedziemy. Jest w miarę zdrowo, nie? Jarokowa ekipa we Wrocławiu. A czemu mnie tam nie ma? A bo ja nie jestem z Wrocławia. Zwłaszcza tym młodszym, powiadam. Może... Spróbowali zrobić to samo ze mną. Jedna minuta w ciągu dnia. Nawet jak zaczniecie od dwóch pompek. Bo znam młodych ludzi, którzy nie są w stanie zrobić dwóch pompek na... No kurde. No dobra. Próbka towaru. Czekam na rozkaz. 10 pompek jedzie do maka w nagrodę. Oj, panie drogi Remigiuszu. Mam nadzieję, że to nieprawda.
Pojechał na sushi. Bonkol, widzę, że Gargamel już rzucił odpowiedź Wardenga, też całkiem spoko. I całkiem przypadkiem pod filmikiem wrzucił linki do Gandalfa i Bubsmana. Oj tam, oj tam. Skończmy już te pseudodramy. Miłości jest nam potrzebne więcej, przecież wszyscy się kochają. Ty ci płetw. Ech, ty ci płetw. A widziałeś odpowiedź Wardęgi? Na live odpowiadał, ale chyba usunął, bo... Znaczy, ten live Wardęgi... Nie wiem, po co on był, bo on się sam pogrążył. Tyle w temacie, Elo Benz. Było tego roka do jakiegoś generatora podłoża. A no właśnie, rok to darmowe ruchy, kurde, wykonywał. Pompeczki, słuchajcie, pompeczki, za które można było naprawdę dużo energii, kurde, wygenerować. To byłoby coś. Elegancko. Pompeczki, pompeczki. Pompunia challenge, ja bym to nazwał. Pompeczka challenge. Nowa drama z Freezem jest. Ale jak nowa drama z Freezem? Stary, ja już tutaj ją rozwiązałem, tą dramę na live'ie już robiłem rano. Podsumowanie tematu, no, na archiwum będzie. Stary. Już po dramie, już ją wyjaśniłem. Bonkol już ją wyjaśnił. Po co jeszcze coś gadać? Czemu tak uważasz, że się pogrążył? Bo w zmontowanym materiale pokazał fakty w przychylnym dla niego świetle. Albo inaczej, pokazał tylko te w miarę przychylne dla niego fakty. A w surowce widać, że to nie jest tak, że oni go sobie wzięli tak ten... Widać w surowym materiale, że on ich zachęca wręcz do tego, żeby oni go wzięli do radiowozu, bo on mówi: zaczynajcie swoje show! No i takie słowa do policjanta, no to moi drodzy, no jak płachta na byka, nie? No, to tak wiecie, no to jest wiele takich rzeczy. Ale to już skończmy jakieś takie głupie dramy tam. Głupie. Czy ja już to przegrałem w tym momencie? Miałem chyba tamta rzucić. Na jakoś ustawioną dramę. Po 500 tysięcy subów będzie w miesiąc, dokładnie. No spoko, ale ten film miał być o parkingu, a nie o policji. Film miał być o parkingu, a nie o policji. Czekaj. No a jaki jest tytuł jego głównego filmu? Policja chciała mnie udusić. To raczej jest o policji, a nie o parkingu. Parking Challenge. Wardenga już zniszczył kiedyś grę w Jęgę. A było, no. Wardenga zniszczył Jęgę, kurde. Rokowi i Wąziowi? Ale to wtedy było on?
Co on robi? Co on tam? Co się dzieje? Skąd to zwątpienie? Co się dzieje? Czekajcie, jak to jest? Kurde, moi drodzy. Ja muszę sobie motywacyjny filmik zobaczyć przed areną następną. Przypomnijcie mi. Muszę motywacyjny film przed areną sobie zobaczyć chyba. Hejka, sportowe świry. Tak było, był kontuzjowany w łodzi, no. Nie ma planu z dnia jeszcze na dzisiaj. Musimy ustalić zaraz plan dnia. No dobra, no nic ciekawego tutaj się nie pojawiło, powiem wam. Słaba ta arena po prostu. Słabiutka.